Dzień dobry Państwu. Witam na naszym festiwalu Okolice Literatury. Festiwal Literatury Nonfiction tłumaczy wiele, jaką literaturą będziemy się zajmowali, co jest przedmiotem naszego zainteresowania i jak rozumiem też rozmów, które będą tym wydarzeniom towarzyszyły. Witam zaproszonych na dzień dzisiejszych gości. I oczywiście zaraz Państwu oddam głos. Ja tylko dwa słowa na temat festiwalu, który jest takim ważnym dla naszej biblioteki wydarzeniem. To pierwszy festiwal organizowany przez naszą bibliotekę dzięki działowi promocji naszej biblioteki. Tutaj za chwilę kierowniczka działu promocji też do Państwa kilka słów powie. Ważne jest dlatego, że chcieliśmy zwrócić uwagę, że biblioteka to nie tylko standardowo, też zwyczajowo myśląc o niej, to nie tylko książki na półkach, ale to też przestrzeń. Przestrzeń, którą chcemy cały czas w jakiś ciekawy sposób zagospodarowywać, zapraszać, dyskutować. Naszym zdaniem jest to przyszłość biblioteki, bo dostęp do książki dzisiaj jest w różny sposób realizowany. Można zdalnie, można wirtualnie, my niekoniecznie musimy te wszystkie jakby nowe techniki popierać, ale też nie możemy się nim sprzeciwiać. Taki jest świat, tak się zmienia. Natomiast nic nie zastąpi drugiego człowieka i wydaje się, że biblioteka ma tutaj dużo do zrobienia i cieszę się bardzo, że taki festiwal udało się zorganizować. I mam nadzieję, że Państwo, którzy będą przez te dwa dni towarzyszyli różnym wydarzeniom, będą zadowoleni. Tematem przewodnim jest transformacja. Dla wielu jest to okres, który sami mieli okazję obejrzeć. Widzieli wydarzenia, byli niekiedy ich aktywnymi uczestnikami. I wydawałoby się, że już nic więcej nie można w tej sprawie powiedzieć, ale odległość czasu powoduje, że mamy inne spojrzenia na te same sprawy często, a warto też zresztą skonfrontować nasz punkt widzenia na wydarzenia, na osoby i myślę, że pod tym kątem to nasze spotkanie będzie ciekawe, interesujące dla wszystkich. Życzę Państwu tych dobrych przeżyć i nie przeciągam więcej, oddaję głos pani szefowej naszego działu promocji, pani Ani Rutkowskiej. Dziękujemy panu dyrektorowi. Ja w imieniu całego zespołu też witam państwa serdecznie i witam naszych pierwszych gości. Co prawda rozpoczęliśmy dzisiaj o godzinie 16 z Przemkiem Głową, spacerem tematycznym Przełom rok 1989 w Szczecinie, a naszymi gośćmi, pierwszymi gośćmi spotkania autorskiego są pani Dorota Karaś i Marek Sterlingo, którzy pracują ciężko nad biografią Anny Walentynowicz. Spotkanie dzisiejsze poprowadzi pani Katarzyna Rębacka, a tłumaczenia na bieżąco na język migowy dokona pani Ewa Spychała. Udanego wieczoru. Szanowni Państwo, jest mi szalenie miło i uznaję, że to jest ogromny zaszczyt rozpoczynać ten wspaniały festiwal, który mam nadzieję, że zagości na stałe na mapie kulturalnej Szczecina, bo bardzo kibicuję pani Aniu, żeby to się udało, żeby to było no właśnie coś stałego. Tak jak powiedział pan dyrektor, transformacja najczęściej kojarzy nam się z rokiem 89, ale to dzisiejsze spotkanie to nie będzie tylko ten przełom ustrojowy, ten przełom polityczny, aczkolwiek kontekst historyczny, sama biografia naszej bohaterki też w tym wszystkim się znajduje, czy nawet używając trochę mocniejszego słowa, w jakimś stopniu jest uwarunkowana czy uwikłana w tą transformację. Ale ja zanim przejdziemy do Anny Walentynowicz, chciałabym porozmawiać z panią Dorotą i z panem Markiem, jeśli mogę tak do państwa się zwracać. Popytam się troszeczkę o waszą transformację, ale najpierw zapytam się o inspirację. O inspirację
dotyczącą wyboru tego tematu. Nie zostało to powiedziane, ale jak Państwo z pewnością się orientujecie, mamy przed sobą profesjonalnych dziennikarzy, radiowców, mamy przed sobą reportażystów, autorów. Przede wszystkim patrzę tutaj na Panią Dorotę, autorkę biografii Zbigniewa Cybulskiego, bardzo dobrze przyjętej biografii, dodajmy. Wydawnictwo Znak, prawda? 2016 rok, 3 lata minęły, no więc czekamy na kolejną odsłonę pani pisarstwa. I teraz chciałabym się zapytać właśnie o tą inspirację. Dlaczego Anna Walentynowicz? Jak to się stało? Czy pretekstem jest kwestia roku 2019? Państwo z pewnością się orientujecie, że to jest rok pamięci Anny Walentynowicz, no ale no właśnie, jakbym mogła poprosić o taką odpowiedź. Pani Doroto, przede wszystkim. Dzień dobry Państwu. Kiedy zaczynaliśmy rozważać Annę Walentynowicz jako bohaterkę biografii, to był rok 2017. Nikt wtedy jeszcze nie miał pojęcia, że w 2019 Sejm uchwali rok Anny Walentynowicz. Nas to też trochę zaskoczyło, byliśmy w tym czasie chyba na Ukrainie, kiedy się o tym dowiedzieliśmy. I w ogóle perspektywa roku 2019 czy 2020 wydawała nam się bardzo, bardzo odległa. Jeżeli chodzi o moje inspiracje, to było tak, że po napisaniu książki o Cybulskim wydawnictwo się zwróciło do mnie z pytaniem, czy nie napisałabym jeszcze jednej biografii. Zaczęliśmy wspólnie szukać tematu. No i z tematem na książkę to musi być tak, że to jest tak, że musi coś kliknąć. To znaczy, że to musi być bohater albo bohaterka, albo temat, który po prostu coś w głowie powoduje. Takiego, że człowiek no, decyduje się na to, żeby poświęcić kolejne 2 lata swojego życia w pewnym takim, na pewien taki stan opętania wręcz bohaterem, więc no przy Annie Walentynowicz było tak, że może nie od samego początku, ale jednak ten temat się pojawiał. Pojawiał się dlatego, że ja napisałam najpierw taki tekst do Gazety Wyborczej Trójmiasto, w której pracuję na co dzień, o ukraińskim dzieciństwie Anny Walentynowicz. To był tekst, który powstał po tym, jak profesor Igor Hołagida z Gdańska, z IPN-u pojechał na Ukrainę i po raz pierwszy spotkał się tam z rodziną Anny Walentynowicz. I wtedy pomyślałam sobie, że jest coś niesamowitego w tej historii, że bohaterka, postać, którą tak świetnie jakby, no tak świetnie znamy, tak dobrze opisana, ma jakąś tajemnicę w swojej biografii, w swoim życiorysie. I to było coś, co mnie bardzo zainteresowało. No a jakby dalsza część inspiracji to była taka, że ja pochodzę ze Szczecina, urodziłam się w Szczecinie, mieszkałam tutaj 19 lat, tak, wyjechałam na studia do Gdańska i ta gdańska historia jest historia strajków, porozumień, tego co się wydarzyło w Gdańsku, jest jakoś bardzo bliska, tak, jest tu dziennikarką, często opisujemy rocznice, często rozmawiamy ze świadkami historii, więc to wszystko było jakoś tak bardzo, bardzo blisko i bardzo interesujące. Więc takie były moje inspiracje, Marek miał pewnie trochę inne. Witam Państwa. No ja się wchodzę w tą historię, czy moja rola zaczyna się mniej więcej w momencie, kiedy Dorota już wydała biografię Cybulskiego i jest na gali rozdania nagród, Pomorska Nagroda Artystyczna, to bodajże była, jako jedna z osób nominowanych. Oprócz tego jest oczywiście redaktor Znaku i oni oboje rozmawiają o tym, czy warto pisać biografię Anny Walentynowicz. I teraz uwaga. Doszli do wniosku, że nie. Ja się przysłuchuję tej rozmowie i ja tak trochę mam to w naturze, że gdy ktoś mówi tak, to ja mówię nie. Jeżeli ktoś mówi nie, to ktoś mówi tak. Być może po to, żeby w ogóle zaistnieć w tej rozmowie, zacząłem ich przekonywać, że to jest genialny pomysł napisać, że to jest w ogóle, że taka biografia jest potrzebna, że to, co do tej pory się ukazało, to jest za mało, że ukraińskie dzieciństwo Anny Walentynowicz pokazuje zupełnie nowy wymiar tej postaci. Jednym słowem, tak brylowałem tam sobie w tym towarzystwie, żeby pokazać, że... No i rzeczywiście ich przekonałem. Przekonałem i rzeczywiście zwróciłem uwagę na tę rocznicę, że rok 2020, że to będzie 10. rocznica katastrofy w Smoleńsku, 40. rocznica sierpnia. No i przekonałem ich. No i Dorota zaczęła pisać wtedy konspekt. Poprosiła mnie o pomoc, skoro byłem taki mądry i tak ją przekonywałem, że warto. Ja, no właściwie dlaczego nie? Bardziej to były Marek konsultacje. Przez wiele lat w gazecie zajmował się historią Solidarności.
No rzeczywiście, no bo to jest tak, że każdy, kto pracuje w określonym miejscu, pewnie dziennikarze z katowickiego dodatku gazety zajmowali się węglem. U nas tym węglem jest Solidarność, nie? I wszyscy dziennikarze piszą o Solidarności, o rocznicach itd., itd. Przypominamy na tyle, na ile to się da, tą historię i trochę z niej żyjemy. Gdańsk żyje ciągle z tej historii, można powiedzieć. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Ja gdzieś tam wyszperam, próbując przygotować się do tego spotkania, wywiad, który pan przeprowadził z panią Dorotą, dotyczący właśnie jeszcze pierwszego bohatera, czyli Cybulskiego. I tam zwierzyła się pani panu Markowi, że 2 lata trwała praca nad biografią i że to była taka praca, która pochłonęła panią do tego stopnia, że kładła się pani z Cybulskim spać, budziła się pani z Cybulskim obok niemalże, mając oczywiście zadania w redakcji, mając szereg innych zleceń, prawda, że jest to tak bardzo pochłaniająca praca. I mówię tutaj o biografii, no gdzieś wchodzimy w jakiś pakt, prawda, bez względu na to, czy jest to osoba żyjąca, czy jest to osoba nieżyjąca. Musimy się zmierzyć z tym bagażem, który już istnieje, i to w kontekście wypowiedzi pana Marka, czy warto, czy nie warto, bo przecież już zostało coś napisane, a trochę tak mamy, że jak już coś zostało napisane, to wydaje nam się, że wszystko zostało wyjaśnione przy okazji. Natomiast no państwo chyba troszeczkę inaczej pokażecie tą postać, ale do tego zejdziemy jeszcze. Dojdziemy jeszcze za chwileczkę. Ja chciałabym się zapytać, bo już wiemy inspirację. Byliście nawzajem też na siebie inspiracją, z tego wynika, tak? Że gdzieś te rozmowy kuluarowe, przypadkowe powodują, że co wynikało też z państwa przywiązania do miejsca, czyli to też ma ogromne znaczenie. Gdzieś ten pomysł się pojawił, gdzieś zaczął się pojawiać podział pracy. No i przy tej pracy, jak sądzę, musieliście się państwo zmierzyć z ogromną spuścizną dokumentacyjną, mówię tutaj o archiwach, przebogatych, jak się okazuje, prawda, w tym wypadku, jest to nadurodzaj, powiedziałabym, źródeł. Czy tu też jakiś podział państwo zastosowaliście? Czy przyjęliście taką metodę, że najpierw chronologicznie i będziemy w trakcie, czy rzucamy się na to, co jest, konsumujemy to, co jest i próbujemy odnaleźć się w tym wszystkim? Jaki był wasz pomysł, jaki był wasz sposób na ogarnięcie tych tomów akt, i mówię tutaj również o tym, co się znajduje w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, co wcale nie jest łatwe do ogarnięcia. Ja może tylko tak dopowiem a propos śnienia, i to teraz może nie śni mi się Anna Walentynowicz, a teraz śnią się nam, bo rozmawiałam o tym z Markiem, fragmenty książki, które piszemy, więc chyba jest jeszcze gorzej. Tak. Nie z filmacji, to są takie akapity po prostu, literki, które trzeba zmieniać. Ja powiem tak, że odpowiadając na pana pytanie, nasz podział pracy był zadziwiająco mało efektywny. To znaczy, my żeśmy wszystko robili i można powiedzieć, robimy wspólnie od początku do końca. To nie jest tak, że... kiedyś Helena Uczywo zapytała nas, jak to jest, że my w trójkę piszemy. Była zła, bo musi 3 wierszówki płacić w gazecie, więc mówi, co, jeden, ja rozumiem, jeden trzyma klawiaturę, drugi uderza w tą klawiaturę, co robi trzeci, bo nas już w pewnym momencie było 3. No to rzeczywiście jest tak, że tylko jedna osoba może pisać i piszemy osobno, ale potem przegadujemy, redagujemy w nieskończoność czasami nawet. I tak samo jeśli chodzi o pojmowanie materiału, bo to nie tylko jest czytanie i poznawanie, ale też pojmowanie, zrozumienie, co znaczą poszczególne wydarzenia, jak wielkie znaczenie mają dla mnie i tak dalej. I właściwie można powiedzieć, że oboje wiemy to samo. Czyli to jest mało efektywne, ale dało nam taką możliwość konfrontowania się, nie? I dyskusji na każdy temat. Miejmy nadzieję, że to będzie miało... Nie chciałam ci przerywać, ale chciałam dopowiedzieć, że znaczy dzielimy się przy takich rzeczach technicznych. Znaczy, jeżeli trzeba przefotografować ileś tam setek stron w IPN-ie, to robi to Marek. Jeżeli trzeba odsłuchać ileś godzin nagrań, to robię to ja. To jest w zasadzie jedyny taki podział przy zbieraniu materiału. No to nie jest sprawiedliwe oczywiście, bo odsłuch chyba nie, to jest najgorsza rzecz, jaką znam. I ja naprawdę dużo odsłuchuję, ale... Znaczy, ja dużo godzin na to poświęcam, tylko że Dorota w tym samym czasie potrafi zrobić dużo więcej. Ale myślę, że warto też wspomnieć o tym, że oprócz tego, że my się opieramy na dokumentach, na źródłach pisanych, na książkach, na literaturze, która istnieje, na archiwach, to opieramy się też na rozmowach. I tych rozmów do książki przyprowadziliśmy
ja nie wiem, około 100. Czasami z niektórymi takimi kluczowymi rozmówcami spotykaliśmy się kilkukrotnie, tak? Z synem pani Anny Walentynowicz to było wielogodzinne spotkania po kilka razy i w zasadzie jeszcze ich nawet chyba nie ukończyliśmy, bo jeszcze mamy do niego różne pytania. I te rozmowy zawsze przeprowadzaliśmy we dwoje. Także sam materiał zebrany podczas tych spotkań, to było spotkanie nie tylko w Gdańsku, bo jeździliśmy po różnych miastach w Polsce, byliśmy też na Ukrainie. To są godziny materiału właśnie, tak? Który trzeba odsłuchać i który też nam do książki posłużą. I proszę Państwa, żeby dać wyraz temu, o czym mówią nasi goście i potwierdzić to, co mówią, a przy okazji zachęcić Państwa do zmierzenia się z tą biografią w momencie, kiedy ona się już ukaże, ja pozwolę sobie przeczytać fragment tego, co Państwo nam udostępniliście i moim zdaniem już zaczyna się to bardzo intrygująco. Teraz pozwolę sobie zacytować. O rozbitym w Rosji samolocie polskiego prezydenta piszą w 2010 roku media z całego świata. O tragicznie zmarłych pasażerach również. Ukraińscy dziennikarze szczególnie interesują się urodzoną na Wołyniu Anną Walentynowicz. Odkrywają, że we wsi Sadowe pod Równem nadal żyją jej siostry i brat. Radio Swoboda tytułuje swój materiał. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła Ukrainka, której życie odmieniło los Polski. Rodzeństwo zapewnia, że sławna siostra odwiedzała ich regularnie od 14 lat, gdy niespodziewanie znaleźli się po spowodowanej wojną rozłące. Do spotkania nie dożył Nazar Lubczyk, ojciec Anny, który umarł w 1996 roku. W Polsce niedowierzanie. Przecież ze wspomnień Anny Walentynowicz wynika coś zupełnie innego. Jej ojciec, Jan Lubczyk, był Polakiem z Kresów. Zginął we wrześniu 1939 roku, trafiony odłamkiem na ulicy. Matka, Aleksandra, zarabiała jako krawcowa i umarła na zawał zaraz po nim. Anna miała jednego brata, starszego, przystojnego Andrzeja, który nie lubił się uczyć. Aresztowali go Sowieci i wywieźli na Sybir. Nigdy już stamtąd nie wrócił. Dziesięcioletnią Annę przygarnęli sąsiedzi, polska rodzina Teleśnickich. Zrobili z niej służącą i zabrali ze sobą, gdy w roku 1941 wyjeżdżali z Wołynia. Wykorzystywali sierotę, aż od nich uciekła i zatrudniła się w stoczni. Czy odnaleziona na Ukrainie rodzina jest prawdziwa? W tej sprawie podzieleni są nawet bliscy Anny Walentynowicz, syn Janusz. Mam wątpliwości. Czy ja w ogóle powinienem z wami rozmawiać? Zastanawia się. Wnuk Piotr, to prawda. Pomagam robić o tym film. Jak skończę, to z wami pogadam. Na razie nic z tego, ale piszcie, zachęcam. Biografka Anna Baszanowska. A jakieś dokumenty widzieliście? Pytam. 8 lat po katastrofie w Smoleńsku jedziemy na Ukrainę. Czyli proszę Państwa, oni naprawdę pojechali na Ukrainę, oni naprawdę rozmawiali z tymi wszystkimi ludźmi i domyślam się, że te rozmowy były bardzo interesujące. I chciałabym właśnie pociągnąć ten wątek waszych rozmów ze świadkami, sposobu dochodzenia do no, trudnych tematów, odgrzebywania czy nawet rozgrzebywania pewnych sytuacji, o których niektórzy nie chcą pamiętać, nie z jakichś takich powodów politycznych, powiedziałabym, tak? Tylko z powodów osobistych, niezaleczonych ran, niezaleczonych, albo niepamięci czy utraconej pamięci, prawda? To jak to z Państwa strony wyglądało? Ja może tylko powiem, ja Ci zaraz oddam głos, tylko powiem, że przy pisaniu rozmowy z bohaterami są po prostu czymś strasznie, strasznie przyjemnym. Najprzyjemniejszą częścią tej pracy. Ja myślę, że tu na pewno nam pomaga wiele lat pracy jako dziennikarza, tak? Każdy z nas długo jednak uprawiało ten zawód, a on głównie na tym polega, żeby umieć porozmawiać z kimś, stworzyć atmosferę, której ktoś sobie coś przypomni, bo to jest głównie pamięć, a pamięć jest bardzo łomna. Dokumenty potrafią kłamać, ludzie źle pamiętają, gdzieś trzeba poszukać jakby prawdopodobieństwa, nie? Co się naprawdę kiedy wydarzyło. Jeśli chodzi o panią Annę, to dość drastyczna ta różnica między rzeczywistością a do tej pory znaną historią, no była bardzo ciekawa, nie? I nas rzeczywiście trochę z początku zaskoczyła ta trudność, jaką najbliżsi mieli z akceptowaniem tego. Ale
Ale mówi pan o tych najbliższych, którzy są w Polsce. Nie, nie o siostrze, tutaj. Tak. Mówię o tych osobach, które są... I to nie była jakaś ich zła wola, nie? Czy chęć ukrywania prawdy. Było to po prostu dla nich równie nieprawdopodobne. Było to nieprawdopodobne, tak? Że raptem okazuje się, że mają rodzinę, że Janusz, syn pani Anny, no do dzisiaj chodzi i mówi, no jak to nie Aleksandra, tylko Piszka? Kto to jest Piszka, nie? Jakby ciągle sobie jakby nie jest w stanie utrwalić nawet tego imienia. To samo Nazar, nie Jan, tylko Nazar jest jego dziadkiem. I on to wypiera regularnie z pamięci, nie? To nie ma w sobie absolutnie złej woli. To jest bardzo ciekawe, jak państwo dochodzicie, jak te rozmowy są przez was przeprowadzone, to o czym pani Dorota mówiła. Myślę, że ta rodzina tam jakoś kultywuje pamięć o tej słynnej siostrze, bo przecież te spotkania odbywały się dość regularnie z tego, co pamiętam. Już w momencie, kiedy się odnaleźli, prawda? Tak, może tu trzeba by zrobić taki króciutki background, bo pani Anna Lubczyk wtedy wyjechała z Wołynia w roku, na początku roku 1944 i od tamtego czasu straciła kontakt ze swoją rodziną, ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem i odnaleźli się po 55 latach. To jest taka historia rzeczywiście jak z filmu. Ona przez ten okres była przekonana, że oni nie żyją. Oni nie wiedzieli, co się z nią stało. No, wyjechała z polską rodziną, której była służącą, gdzieś zaginęła, tak? No, nie szukali Anny Walentynowicz po latach, szukali Anny Lubczyk. Tak naprawdę te poszukiwania ruszyły dopiero po okresie transformacji. Odnaleźli się w połowie lat 90. i rzeczywiście do roku 95 żył ojciec pani Anny, Nazar Lubczyk. I on nie dożył już spotkania z nią. Znaczy, kiedy ona pierwszy raz pojechała na Ukrainę, to on dosłownie kilka miesięcy wcześniej zmarł. I no tak, no, pozostała, żyją jeszcze w tej chwili, wtedy kiedy ona tam jeździła, dwie siostry i bracia. W tej chwili tylko już jeden brat żyje. No i to było dla tej rodziny naprawdę ogromne wydarzenie, tak? Ona była tam podejmowana jak królowa w tej rodzinnej wsi. Tam się wszyscy sąsiedzi schodzili, żeby ją powitać, żeby ją zobaczyć. I no jednocześnie ze śmiercią Anny Walentynowicz w katastrofie ta rodzina znowu coś utraciła, tak? Czyli najpierw ją odnalazła, jakieś z tym odnalezieniem krewnej wiązała nadzieję. Były to też pewnie nadzieje jakieś na poprawę swojego losu, bo ta Ukraina, ta ukraińska wieś to jest naprawdę bardzo, bardzo biedna do tej pory. No ale utracili ją po raz drugi. A proszę powiedzieć, czy bo skoro rozmawialiście z synem i te kontakty trwały regularnie pani Anny Walentynowicz z tą cudem odnalezioną rodziną przez kilkanaście lat. Czyli ona go ani razu tam nie zawiozła, jak rozumiem, nie podzieliła się tą radością chyba ze swoim synem. Nie, to było inaczej. Bo to jest ciekawe bardzo. To słuchamy, proszę się podzielić. Nie, oni, Janusz Walentynowicz, czyli syn pani Anny, był na Ukrainie przynajmniej raz i spotkał się z tą rodziną. Był tam też jej wnuk Piotr i Olga Lubczyk, czyli... Właśnie, ale chodzi w tym czasie, kiedy pani... No tak, ale siostra pani Anny Walentynowicz, Olga Lubczyk, była w Polsce, tak? Przyjechała do Polski, kiedy... do swojej siostry. Oni wiedzieli, że ona pochodzi z Wołynia. I zdziwili się, że ma jakąś rodzinę tam. Myślę, że na tym etapie, w takim codziennym życiu, oni nie zastanawiali się, jak bliska to jest rodzina. Ona z kolei nie upierała się przy tym, żeby im to koniecznie wytłumaczyć. Anna Walentynowicz nie odpowie, czemu nie ogłosiła światu, że jej życiorys wygląda trochę inaczej, nie? Więc nie będziemy na ten temat spekulować. Nie sądzę, żeby miała w tym jakieś niecne zamiary, nie? To znaczy, to, że ona nie powiedziała, że jest osobą z ukraińskiej rodziny, że jest Ukrainką z pochodzenia, może to źle świadczy o nas, a nie o niej. Nie? Że ona się tego może wstydziła. Może uważała, że to w jakiś sposób jej zaszkodzi. Może to jest nasza wina.
A może ludzie się nauczyli żyć ze swoimi zmienionymi biografiami, że te wojny... A może, tak, my się nie staramy jakby tego odtrafić, bo ja, nie? Mhm. Czyli tej spekulacji tam nie ma, na szczęście, skoro literatura non-fiction, to tutaj nie udajemy, że wiemy coś więcej niż wiemy. My podajemy fakty, my wiemy, że ona w roku 50, na początku lat 50 przyjmuje jakby polską tożsamość, czyli kiedy wyrabia sobie dokumenty na miejsce zaginionych w czasie wojny, to podaje zmienione imiona rodziców. I jej rodzicami od tamtej pory są Jan i Aleksandra i podaje też tylko jednego brata, Andrzeja. Co ciekawe, w rzeczywistości miała brata Iwana, najstarszego, przyrodniego brata. I to jest jej nowa tożsamość, tak? I podaje, że urodziła się w Równym, w rzeczywistości urodziła się we wsi Sienne, która leży 30 km od Równego. I od tamtej pory ona jakby tracąc kontakt ze swoją rodziną, ze swoim rodzeństwem, przyjmuje to, jakby co podała, tak? I żyje z tą swoją prawdą. Co dla niej oznaczało to odnalezienie rodziny po ponad 50 latach? No, na pewno było to ogromne przeżycie. Tam zachowały się takie dedykacje w książkach, które ona rodzinie pozostawiała, które świadczą o tym, że ona chce podtrzymywać z nimi kontakty, pomagała im, jeździli do siebie. W zasadzie praktycznie każdego roku była tam u nich, ale jakby no nie, z jakichś powodów nie ogłaszała tego publicznie, nie ogłaszała tego światu. Państwo przygotowaliście prezentację, no bo skoro mówimy o człowieku, to dobrze byłoby po prostu się z nim zapoznać, zobaczyć, jak ta osoba wygląda. Uważam, że zdjęcie, które jest na slajdzie otwierającym, jest fantastyczne, bo takiej Anny Walentynowicz chyba nie znamy, chociaż wydaje nam się, że wiemy o jej życiu, o jej działalności dość dużo. Czy Państwo bylibyście skłonni przeprowadzić nas po tym życiorysie? Ja tylko powiem jedną rzecz, bo wszyscy mamy przed sobą obraz Anny Walentynowicz jako starszej pani. W jednym z wywiadów, który bardzo dawno udzieliła i który znalazł się cudownym trafem w naszym posiadaniu, wcześniej nigdzie nie był opublikowany, to było chyba 3 czy 4 godziny, ona w pewnym momencie do swojej rozmówczyni mówi, bo ja też kiedyś byłam młoda. I no, tak, to jest właśnie tak, to zdjęcie. Tak. To ja do tego wątku też bym chciała wrócić właśnie do tej utraconej kobiecości gdzieś chyba, tej naszej bohaterki. Nie wiem, czy pan się zgodzi z tym, ale no taka... Nie ma by tej narracji o niej, kobiety z krwi i kości, która... Nie wiemy, czego ona słuchała, co się podobało. Słuchała tercetu egzotycznego. No to jest bardzo ważna informacja, bo tego na pewno nie widzieliśmy. Tak, no właśnie, no przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest starsza, poważna pani, której nic w głowie się nie roi, a tymczasem ona miała też swoją młodość, dosyć bujną i ciekawą. I w tym nie ma nic złego absolutnie. Bardzo dobrze. Miała swoje trudności. Myślę, że w tym stopniu, w jakim można, to żeśmy to przybliżyli. No to ja bym poprosiła o tą prezentację. Czy my możemy tu panią napikować? To o Ukrainie już trochę mówiliśmy, tylko powiemy o tym, że to jest tak, to jest rok 39, wieś Sienne. To jest zdjęcie, które udało nam się odnaleźć. Ono przedstawia szkołę, uczniów szkoły, polskiej szkoły w Siennym w roku 37. Chata, w której żyje Anna Lubczyk, stoi jakieś 300-500 metrów od tej szkoły. Nie wiemy, czy ona jest wśród tych uczniów. Prawdopodobnie ma 8 lat. Ma 8 lat na tym zdjęciu. Co ciekawe, ten mężczyzna, który siedzi obok duchownego, prawdopodobnie prawosławnego, to jest ukraiński nauczyciel, który uczył w języku, w zależności od tego, jaka była władza, uczył po ukraińsku, po polsku albo po rosyjsku. Zaczął jeszcze za cara, skończył po II wojnie światowej, także... I co ciekawe, Anna Walentynowicz wspomina nauczyciela, swojego nauczyciela przed wojną, i wspomina go jako człowieka, który zaciągał po rosyjsku, także prawdopodobnie jest to ta sama postać. Ciekawe, ona też musiała zaciągać wtedy, więc to wszystko jest bardzo poplątane. I tu mamy takie, powiedziałbym, najwcześniejsze zdjęcie, którego jesteśmy pewni, że jest na nim Anna Walentynowicz. Jest na tym zdjęciu również rodzina, polska rodzina, która się
wedle oficjalnego życiorysu zaopiekowała nią po śmierci rodziców, a naprawdę to jest rodzina, z którą, do której ona poszła na służbę z własnej woli. W trakcie wojny, był 41-42 rok, ona była w wielodzietnej ukraińskiej rodzinie, która trochę przymierała głodem i poszła służyć do polskiej, do polskich panów tak zwanych na Ukrainie. To jest to zdjęcie na dole. Edmund i Walentyna Teleśnicy, Polacy, którzy przed wojną, on pracował w cukrowni. Wydaje się nam, dotarliśmy do potomków tej rodziny, oni oczywiście już nie żyją. W rodzinie pamięć o Annie Walentynowicz istnieje, bo ona kiedyś w swojej pierwszej biografii ogłosiła ich ciemiężycielami. I oni w rodzinie to trochę komentowali, że to jest nieprawda, że ona była bardziej członkiem rodziny. Na dowód pokazali nam to zdjęcie, że ona jest na tym zdjęciu, że stoi normalnie ubrana i nie jest służącą, tylko raczej członkiem rodziny. Anna ma swoją wersję, oni swojej wersji nie mają, ale wiemy to, co wiemy dzisiaj. Wiemy też coś może więcej o tej rodzinie, no ale to już zapraszam do czytania. Za długo mówiłem, nie? Anna przyjeżdża do Gdańska po wojnie z Teleśnickimi. Najpierw pracuje u nich w gospodarstwie, potem przez kilka lat pracuje jako pomoc domowa w różnych domach, a potem przez krótko w fabryce tłuszczu Amada w Gdańsku. No i dostaje wymarzoną pracę w stoczni. Propaganda kobiety na plakatach, kobiety na traktorach, kobiety do przemysłu sprawia, że ona myśli, że to jest rzeczywiście jej praca jej marzeń. I rzeczywiście ten system, który wówczas panuje, dostrzega, że to jest taka idealna robotnica. Robotnica z idealnym życiorysem. Od razu po tym, jak dostaje się do stoczni, zapisuje się do ZMP. Po kilku miesiącach jedzie na taką prestiżową w tym czasie imprezę, zjazd młodych komunistów w Berlinie, wyjazd do Berlina dla młodej dziewczyny, duże przeżycie. I może następny slajd. No właśnie, Anna zachodzi w ciążę z mężczyzną, w którym się zakochała. Wiemy na jego temat, że miał na imię Ryszard i że pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Czy był również członkiem ZMP, czy nie. Anna obiecała, zarządziła wręcz i zażądała od Janusza, że nigdy nie będzie, czyli swojego syna, szukał ojca. Ta sytuacja, znaczy samotne matki chyba nigdy jeszcze nie miały dobrze, ani teraz, ani przedtem nie było im łatwo, a przedtem było na pewno trudniej. Co ciekawe, mnie to zaskoczyło. Mnie zaskoczyły dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jak patrzę na te zdjęcia, zdjęć jest więcej z tamtego okresu, to Anna, mimo tego, że jest samotną matką, żyje we względnym dobrobycie. Od Bieruta dostała mieszkanie, kupiła sobie meble, ma czas na to, żeby spędzać go z synem. Choć początek jej macierzyństwa był na pewno trudny, bo pierwszy rok mieszkała w domu samotnej matki. I druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to że również ZMP nie tolerowało takich zachowań. Czyli komunistyczna młodzieżówka miała bardzo surowe zasady moralne i ona na ten czas, kiedy była w ciąży, rodziła, musiała tak naprawdę zniknąć z tej organizacji. Czy to był powód jej odejścia, czy jeden z powodów, czy ona zupełnie odeszła, tego nam się do końca nie udało ustalić. Ale na pewno nie miała racji bytu już jako dziewczyna na plakacie, bo dziewczyna na plakacie w tamtych czasach musiała być nieskazitelna. Niedługo po urodzeniu syna Anna wraca na plakaty. Jak widzimy tutaj na takim wycinku prasowym, może niezbyt takie dobre zdjęcie, ale ona rzeczywiście była przodownicą pracy, którą opisywano w prasie lokalnej, o której robiono nawet audycje ogólnopolskie. No, była takim bohaterem
zakładu pracy, stoczni. Udziela się też jakby w innych miejscach, działa w związkach zawodowych. To ZMP prawdopodobnie porzuciła, ale nie wiemy dokładnie w którym momencie. Spotkaliśmy się z takim stoczniowcem, który zaczynał w latach 50. pracę w stoczni i on pamięta z tamtego okresu Annę Lubczyk jako osobę, która była tak zwanym aktywem, która decydowała o podziale premii, nagród i tak dalej, i tak dalej. Także no to pokazuje, że jakby to jej droga była taka, że ona nie tylko porzuciła to ZMP od razu po powrocie z Berlina i zaczęła walczyć z systemem, tylko że ta jej transformacja przebiegała trochę dłużej. No ale ten system, dodajmy, on był dla niej no, dość łaskawy paradoksalnie. Czy to jest dobre słowo, czy w ogóle system może być łaskawy i czy my powinniśmy tak mówić, ale ona bardzo dobrze zarabiała. Samotna matka dostała mieszkanie w takiej budującej się reprezentacyjnej dzielnicy Gdańsk. Około 40 metrów, prawda? Samotna matka, prawie 3000 zł, jak na tamte warunki to była pensja. Ponoć Ryszard, jak się o tym dowiedział, to nawet czynił jakieś awanse, żeby, no, żeby przejąć po prostu te pieniądze w jakimś stopniu. Ja tak sobie pozwalam, Państwo sobie jako non-fiction nie pozwalacie, wiem. Także ona gdzieś tam czerpie, ale przy okazji widać w niej chyba początek tej drogi takiej aktywistki, działaczki, która bardzo wiąże się z załogą, z prawami pracowniczymi, z warunkami pracy, bo ona też odczuwa te warunki pracy, to warto powiedzieć. Tak, i jeszcze znaczy, taka rzecz, którą może warto, o której warto pamiętać, mianowicie po wojnie, strasznej wojnie, która dotknęła Europę, Polskę w stopniu okropnym. Ludzie chcieli pokoju, spokoju, pracy, dobrobytu. To nie było tak, że wszyscy byli żołnierzami wyklętymi, wręcz przeciwnie. To był czas, kiedy wiele osób popierało tamten system. I to trzeba, sobie powiedzieć no tak, i o tym nie zapominać. Tak. Anna absolutnie była jedną z nich, ale ona nie była jedyną, ona nie była pierwsza i jedyna. To większość ludzi na ziemiach odzyskanych, oczywiście referendum było sfałszowane, na ziemiach odzyskanych trzeba było fałszować to trochę mniej, bo nowym mieszkańcom Gdańska to miasto bardzo się spodobało. Stocznia, którą odbudowali, to miejsce, w którym zaczęli funkcjonować, bardzo się spodobało i oni popierali tamten system, popierali w większości, ja nie mówię, że wszyscy, tak? W większości popierali. I to czuć. I Anna jest jedną z tych osób, które wtedy buduje tatkę. I to nie jest oskarżenie. A, teraz ja. Mówiliśmy tak, że na zmianę, ale to muszę je dać tam. Dwie ciekawe rzeczy. Dopiero w 1964 roku Anna została oficjalnie katoliczką. Wtedy dopiero wzięła chrzest. Przedtem na Ukrainie należała do wspólnoty sztundystów, którzy się nie chrzczą. Chrzczą się tylko w wieku dojrzałym. No właśnie to chciałem powiedzieć, że nie chrzczą w dzieciństwie. Nie są chrzczeni, tylko sami się chrzczą, może tak. O właśnie. Więc to był jej problem. Ona się nigdy tego nie przyznała. To też jest taka ciekawostka, że jej było trudno to powiedzieć, bo skoro przyjęła tą polską tożsamość, to ten protestantyzm strasznie zgrzytał, więc twierdziła zawsze, że zgubiła metrykę i dla pewności się jeszcze raz ochrzciła w 1964 roku. Powód był fajny, znamienity, wzięła ślub z Kazimierzem. To był bardzo udany związek. Na pewno Janusz do dzisiaj wspomina Kazimierza jako wspaniałego ojca. Mówi o nim jako ojcu. No i Anna Lubczyk staje się w tym momencie Anną Walentynowicz. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, a mianowicie nie wiem, czy to widać na tyle, tak? Bo ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Anna jest biedną robotnicą, która nie ma co na siebie włożyć.
To nie jest tak do końca, ona... To Marek pierwszy zwrócił uwagę na fajne torebki, które Anna ma na zdjęciach z lat 50. Tak, miała bardzo fajne torebki. A mnie przekonało to zdjęcie właśnie ze ślubu. Ona ma na tym zdjęciu fryzurę a la Audrey Hepburn. I dokładnie, jak to zdjęcie jest wykadrowane, ale jak spojrzy się na jej garsonkę, to krój garsonki też jest w tym stylu. No to była... Siadanie Tiffany'ego. Tak, to była moda, która wówczas obowiązywała i ona się ubrała tak bardzo jakby zgodnie z trendami. Oczywiście zgodnie z obowiązującą wśród robotników modą do ślubu kościelnego miała jedną sukienkę. No tak, ten okres szczęścia trwa, dosyć szybko się kończy, a na 65 roku okazuje się, że choruje na raka, przechodzi ciężką operację, ale to jest też taki trudny okres dla niej w pracy stoczni. Tam się toczy dużo konfliktów między robotnikami, między aktywem. Jest duża kłótnia na wydziale, której ona rzeczywiście, która sporo ją kosztuje, również zdrowotnie, tak? Także to jest taki okres, który dość szczegółowo opisujemy w książce. Przestaje być spawaczką ze względów zdrowotnych, przechodzi kurs suwnicowy, zaczyna pracować na suwnicy i zmienia również wydział, tak? I dodam, że zaczyna dużo gorzej zarabiać. Bo to też ma znaczenie, prawda? W jakimś... Dokładnie za chwilę tak. Dokładnie bardzo tak. Istotne. Znaczy to jest ten moment, w którym ona troszeczkę zaczyna, zresztą może i słusznie, tak? Zauważać, że ten system, że ten robotniczy raj, który ona budowała i który wierzyła, no to jednak w momencie, kiedy ona zachorowała, potraktował ją byle jak. Obniżył, jakby sprawił, że pensja jest niższa. To skutkowało kolejnymi konfliktami. Te konflikty się rozszerzały i że ona, aż ona straciła jakby miejsce w tym ścisłym kolektywie, ale wśród aktywistów, nie została wybrana do Rady Wydziałowej. I to był taki pierwszy moment, dopiero teraz, kiedy ona przestała być osobą aktywnie budującą socjalizm. A teraz znowu się tam... Nie, bo ja jestem gotową, w przeciwieństwie do Doroty. No i no, jakby ta czarna seria trwa dla Anny Walentynowicz, bo oczywiście jako pracownik stoczni jest w samym centrum tragedii, która spowodowanej przez decyzję władz giną robotnicy na ulicach Gdańska i Szczecina zresztą, wiesz. Anna chwilę później również traci męża. Ten ukochany Kazimierz znika z jej życia, Maraka. Ona jest w szoku, jest... To ona miała mieć raka, to ona miała krótko żyć, a tymczasem została sama. Do tego jeszcze Janusz rośnie jak na drożdżach i już zostaje żołnierzem i odchodzi na 3 lata do marynarki wojennej. Zostaje sama i chyba wpada w jakąś istotną, poważną depresję, bo przez najbliższe lata właściwie się nie udziela. Nic, co jest dość zrozumiałe po utracie kogoś bliskiego jak Kazimierz i zostanie... Takie wzruszające jest też to, że ona opowiada o tym, że jeździ codziennie, bo rzeczywiście jeździła codziennie na cmentarz i o tym też to Janusz pamięta i opowiada. A ona nie tylko jeździ na cmentarz, ona też rozmawia z Kazimierzem. W zasadzie opowiadała o tym, że aż do strajków, do zakończenia, po strajkach pojechała. Ostatni raz z nim rozmawiała po strajkach, powiedziała mu, jak się zakończyły strajki, tak? Więc ona przyjeżdża na cmentarz, jest tam grób męża, jest tam krzyż, który ona wyspawała dla niego w stoczni i ona przyjeżdża i mówi: Kazik, wiesz, no dzisiaj jadę do Janusza, albo w tym tygodniu nie pojadę do Janusza, w moim życiu to i tamto. I czasami jej się wydaje, że widzi łzy w jego oczach na zdjęciu. Także to są takie bardzo, bardzo poruszające i bardzo trudne dla niej lata. A tutaj jest nasz ulubiony okres z życia, mogę powiedzieć nasz ulubiony okres życia Anny, okres bohaterski. Ci młodzi ludzie na zdjęciach to są od tamtej strony Jacek Kuroń, Bogdan Borusewicz, Gajka Kuroń, czyli żona Jacka, i Lech Wałęsa, jeszcze bez wąsów.
zupełnie niepodobny. Tak, nie? Naprawdę. To jest okres, kiedy w Polsce zaczyna się, znaczy opozycja zaczyna się formować trochę wcześniej, kiedy powstają wolne związki zawodowe. Co jest ciekawe, o czym być może dzisiaj mało pamiętamy, ta opozycja w całej Polsce liczyła może kilkaset osób, a na Wybrzeżu było to kilkadziesiąt, więc widzicie Państwo, należy do tej grupy, spiskować tam, publikować swoje adresy, imiona, nazwiska, adresy w prasie podziemnej, to trzeba było rzeczywiście mieć sporą odwagę i determinację, tak? I ci ludzie to robili. Anna poznaje Bogdana Borusewicza, przez niego zapisuje się do wolnych związków zawodowych, wkrótce dołączy do nich Wałęsa i zaczyna się taki, to oczywiście pociąga ze sobą szykany w pracy, przenosiny, zwolnienia, zatrzymania na 48 godzin, przeszukania, rewizje i no naprawdę ciężki okres, ale wychodzi z niego naprawdę z wielką godnością, klasą i też takim, no są takie sceny, że na przykład SBC przychodzą do niej do domu robić rewizję i ona urządza po prostu scenę na całą kamienicę, tak? Tak, ja powiem jeszcze jedną rzecz, że ona miała, że paradoksalnie ja mam takie wrażenie, że to był jeden ze szczęśliwszych momentów znowu w jej życiu, kiedy ona o coś walczyła, jednocześnie nie była sama, bo miała ze sobą grupę ludzi, którzy myśleli podobnie jak ona i którzy się wspierali. Tenże Wałęsa był stosunkowo bliskim kolegą z podziemia wtedy. No, do tego stopnia, prawda, że zaproponował Annie Walentynowicz, żeby była matką chrzestną jednej córki, tak? A Bogdan Borusewicz ojcem. Tak. Chrzestny. Mi się wydaje, że też ważna jest chyba kwestia tego, że ci koledzy nie do końca byli po pierwsze kolegami, nie do końca byli równi i ona się poczuła w końcu równa z nimi, prawda? Bo ona miała ogromne kompleksy, miała tę kwestię braku wykształcenia i jednak no, ten życiorys taki bardzo, powiedziałabym, związany jednak z partią, a oni gdzieś tam ta antysystemowość była większa. Ona też bardzo ładnie podkreślała, że ona się poczuła przez nich, że oni szacunkiem ją obdarzyli i tak jak pan powiedział, no była szczęśliwa dzięki temu, miała dla kogo żyć, miała po co żyć, miała możliwości działania. No i to się zaczyna rzeczywiście mocno wszystko rozkręcać. Rozkręcanie się, czas nas goni trochę też. No strajku chyba nie trzeba. Strajku to jest jeszcze wszystko pięknie, prawda? Stoją obok siebie, jest wszystko pięknie. Niedługo to się skończy. Kończy się w tym momencie, czyli na początku karnawału Solidarności. Czyli dzień po strajku. Co jest paradoksalne, Anna w tym czasie jest po stronie KOR-u. Mieszka u niej w domu Jacek Kuroń, u niej w domu, tak? Wałęsa jest jakby przygarnięty przez Kościół, przez prymasa, przez doradców, którzy byli w stoczni w czasie strajku i no, zaczyna się tworzyć... Adam Michnik pali się do tego, żeby wydać w swoim periodyku sensacyjny wywiad z Anną Walentynowicz na temat tego, jak słabym przywódcą jest Lech Wałęsa. Ja tutaj Państwu przerwę i znowu próbka pisarska. Ja mam nadzieję, że wszystkich nas to bardzo zachęci do tego, żeby tą książkę po prostu w jakimś momencie przeczytać w całości. Bo Państwo opisujecie tą przygodę z Kuroniem, krótką, ale taką ważną, w ten sposób. Anna zaczyna dzień od śniadania dla Kuronia. Jajecznica albo kanapki ze smalcem i zaparzenia mu czarnej herbaty. Cztery łyżeczki bez cukru. Dała mu klucz do swojego mieszkania, żeby czuł się swobodnie. Mieszkanie na Grunwaldzkiej przypomina kwaterę rewolucjonistów. Przy owalnym stole na środku pokoju stale kłębi się kilkanaście osób, które zawzięcie dyskutują. W pokoju jest siwo od dymu. Do Kuronia co chwilę przychodzą gońcy ze związkowymi dokumentami do konsultacji. Telefon w kółko dzwoni. Kuroń chodzi od okna do drzwi z papierosem i głośno zastanawia się, jak ocalić Lecha Wałęsa przed Lechem Wałęsą. Goście pojawiają się bez zapowiedzi, nawet w nocy, kładą się w każdym wolnym kącie. Gdy kończą się miejsca do spania, Anna idzie do kuchni i drzemie do rana na krześle. Walentynowicz nie przeszkadza to zamieszanie. Jest zadowolona z tego, że Kuroń mieszka u niej, czuje, że ma kolejną misję do wypełnienia. Nie zamierza ukrywać tego, co myśli o Wałęsie. Jeszcze kilka dni temu klęczeli obok siebie na mszy w stoczni, a teraz Lechu obrasta w piórka i udaje ważniejszego niż jest. Nie słucha rady dawnych kolegów, odcina się od Kuronia i od Koru.
Walentynowicz nie może też wybaczyć, że Wałęsa nie zabrał jej do Warszawy na spotkanie z prymasem Wyszyńskim. Tam pani nie pojedzie, bo tam jest polityka, oznajmił. A kiedy Anna pomimo wszystko próbowała wsiąść do Mercedesa księdza Jankowskiego, zatrzasnął jej drzwi przed nosem i odjechał. Gdy do gabinetu Wałęsy w hotelu morskim wchodzi Walentynowicz, sekretarka Bożena Rybicka wie, czego się spodziewać. Kłótnia była za każdym razem. Byłam już do tego przyzwyczajona, opowie. Raz nawet myślałam, że czymś w siebie rzucają, taki był hałas. Po powrocie Wałęsy od prymasa Walentynowicz jedzie na Zaspę zobaczyć nowe mieszkanie Lecha. Wita się z Danusią, dziećmi i bierze na ręce dwumiesięczną Anię. Potem przy wszystkich wypala. Lechu, ty się na przewodniczącego nie nadajesz. Za słabą masz głowę. Jacek albo Andrzej lepiej by pokierowali. No i tu państwo też sugerujecie, że ona również mogłaby lepiej pokierować. Bardzo mi się ten fragment podoba, bo on w taki syntetyczny sposób przedstawia co jest nam trudno ogarnąć. Jak to jest możliwe, że ludzie, którzy są zbratani wokół bardzo ważnej idei, którzy widzą nagle, że ta solidarność, jeszcze wtedy bez tej nazwy, jest w stanie po pierwsze poruszyć umysły, poruszyć serca i robotników, i intelektualistów, i Kościół, który gdzieś, prawda, też tutaj zaczyna bardzo mocno w jakimś momencie tego wsparcia udzielać. I ci sami ludzie po kilkunastu dniach, no tak strasznie się konfliktują, jak to w ogóle jest możliwe. Gdzie państwo widzicie źródło tego konfliktu? Na bo pewno, było. Powiem pani, na pewno ktoś im pomógł. I my staraliśmy się, żeby, może przejdźmy do następnego slajdu. To ich konflikt się rozwijał dalej i trwał przez całe lata 80. I w tym, żeby ten konflikt nie umarł, żeby on rozkwitał, żeby on był coraz większy, cały czas bardzo dbała o to służba bezpieczeństwa. To były szeroko zakrojone działania, które miały ich poróżnić. No, robili to z prostego powodu, tak, że skłóceni ludzie są mniej groźni. Najpierw chcieli po prostu pozbyć się jej jako przeciwnika. Ta jej ciągle ataki na Wałęsę, no po prostu ośmieszały ją, czy robiły ją niewiarygodną w oczach reszty opozycji. Wałęsa miał ogromny kredyt zaufania, tak? Ona, tak, która wśród ludzi, nie mówię nie tylko wśród związkowców, ale jak jechał na jakieś spotkanie, to przychodziły tłumy, Lecho był po prostu wodzem, przywódcą, wszyscy mu wierzyli. Ona, jeżdżąc na swoje spotkania i mówiąc coś przeciwko Wałęsie, podważała nie tylko jego autorytet, ale też swój. Dla służby bezpieczeństwa była to bardzo korzystna sytuacja. Ale też jest tak, że zdania na temat jakby źródeł tych konfliktów, mówię o osobach współuczestniczących w tym wszystkim, są oczywiście bardzo podzielone. To się oczywiście przekłada na różne ścieżki kariery, czy różne narracje, które są na ten temat snute. I tak, żeby tylko przywołać, zazdrość Lecha o oklaski była głównym elementem konstytuującym ten konflikt. To jest zdanie Lecha Kaczyńskiego. Z kolei w nagradzanej teraz książce Anny Bikont, Heleny Uczywo, Jacek, pojawia się informacja, że Kuroń absolutnie nie planował żadnego puczu antywołęsowskiego, że całej tej sytuacji, którą Anna Walentynowicz mocno utrwalała, zresztą nie tylko ona, w ogóle nie było. Ale z kolei Danuta Wałęsa podkreśla, że w swojej autobiografii, że jednak taki konflikt był. Pani Ania była narzędziem w rękach części, jeśli można tak określić, grupy warszawskiej. Po strajku nie w domu mieszkał Kurań, odbywały się tam poufne narady. Także myślę, że to, o czym pan powiedział, kwestia gier operacyjnych, o których my często zapominamy, że ambicje ludzkie to jest jedno, warunki to jest drugie, ale to, w jaki sposób oni byli wygrywani pomiędzy sobą. No to było podsycane. To było bardzo umiejętnie robione. Relacje między ludźmi są z założenia trudne. Są trudne. Każda relacja bliska jest trudna. Jeżeli mamy w otoczeniu kogoś, kto postawi sobie za cel skłócenie ludzi, to będzie kłopot. No i to się zdarza, tak? No, nawet określenie psychopata, tak, dotyczy osób, które tak postępują, nie? Które tworzą sytuację, że jedni na drugich patrzą w sposób niezbyt przyjazny. Następny, tak? A
wybraliśmy to zdjęcie, bo zastanawialiśmy się, jakim zdjęciem zilustrować rok 89, kiedy w Polsce trwają obrady Okrągłego Stołu. Dochodzi do wyborów 4 czerwca. Anna jest przeciwko Okrągłemu Stołowi, przeciwko jakiemukolwiek kompromisowi i... W związku z tym jedzie do Kalifornii, pomaga Jobsowi robić pierwszą wersję. No tak, ona tam pieniądze zbiera też, powiedzmy, prawda? Tak, ona zbiera tam pieniądze na pomnik księdza Popiełuszki. Co jest ciekawe, jest tam kilka miesięcy, w listopadzie pisze list do George'a Busha. Mi się to też podoba, że Anna Walentynowicz nie ma w tym momencie żadnych kompleksów. Trzeba napisać list do prezydenta Stanów Zjednoczonych, siada i pisze list do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pisze w nim, za chwilę do Stanów ma przyjechać Lech Wałęsa, ma przemawiać przed kongresem. Ona pisze w nim tak skracając, że Wałęsa to nie jest ten dawny Wałęsa i że nie należy już mu ufać i że w ogóle no, trzeba bardzo na niego uważać. Czyli ten konflikt jest po prostu przez te wszystkie lata urósł tak, że ona w tym momencie nie jest w stanie jakby tak pomyśleć dyplomatycznie, tak, że rzeczywiście coś w Polsce się zmieniło, dla część ludzi jest zadowolona, część ludzi być może jest niezadowolona, ale rzeczywiście dla nas jest to jakaś szansa. Zobaczmy, co, jak potrafimy tę szansę wykorzystać, tylko właśnie siada i pisze list do Busha. Tak, no ja się obawiam właśnie, że dla niej, jej osobisty konflikt z Wałęsą przysłaniał jej wiele spraw. I ona była do pewnego stopnia, sama to przyznawała nawet, że była dosłownie, że to była jej obsesja. Co na to Wałęsa, co robi Wałęsa, co się dzieje z Wałęsą, co powiedział Wałęsa. To oczywiście trudno jej się było cieszyć z tego wszystkiego, co się dobre dzieje. Trudno jej to było dobrze oceniać, bo tam był Wałęsa. Wałęsa, który po prostu w którymś momencie w jej sercu naprawdę nie miał dobrego miejsca. Ja jeszcze tylko przytoczę taki fragment jej opowieści. To jest luty 89 rok, spotkanie na plebanii świętej Brygidy, są jej przyjaciele, jakby się wydawało, Tadeusz Mazowiecki, Marek Edelman, Kuroń, Michnik, Wujec, no jest oczywiście ksiądz Jankowski. No i odbywa się taka rozmowa między adwersarzami, czyli Lechem Wałęsą i Anną Walentynowicz. Kiedy mu oświadczyłam, że chce się przysłuchiwać obradom, odpowiedział: nie. To są moi goście, a pani nie zapraszałam. To są obrady przy drzwiach zamkniętych. A przed kim je zamykacie? Przed panią właśnie. Lechu, ja ci te drzwi otworzyłam w 1980 roku, ale ja je teraz zamykam. I jeśli pani będzie się upierać, to zawołam służbę i każę panią wyrzucić. Jeśli była taka rozmowa, to chyba nie powinniśmy się dziwić, prawda? Że... bardzo prawdopodobne, tylko że z kolei nie wiemy, czy wiemy? My wiemy. I o tym napisaliśmy. Co doprowadziło Lecha Wałęsy do takiego zachowania? Czy zachował się słusznie, czy niesłusznie? Dlaczego? Czy Anna sama się wyprawiła na margines ówczesnej polskiej opozycji i polityki? Tak? Dlaczego tak jest, że większość działaczy ówczesnej opozycji jest w jednym pokoju, a Anna jest na zewnątrz? Tu już nie ma savoir vivre, prawda? Tu tutaj już no jakby są takie mury wzniesione między nimi, że... Tak, został wzniesiony mur. Mi się wydaje, że po prostu dla całej reszty jej przyjaciół, jej postawa była w tym momencie... Może dlatego, że ona nie była politykiem. Ona była osobą, która miała emocje. Ona politykom jest sobie powiedzieć: no dobra, no to w zeszłym roku się kłóciliśmy, a w tym roku robimy koalicję i wygrywamy wybory, proszę Państwa. Transformacja się odbywa, prawda? Anna takiej transformacji nie umie odbyć i tyle. I to jest mój slajd. Ja powiem Państwu coś, co mnie znowu zaskoczyło. Jedno ostatnie zdanie, dosłownie. Że ostatnie lata życia Anny Walentynowicz były bardzo fajne. I ona była stosunkowo szczęśliwa. Zaskoczeni jesteśmy? No dobrze, zostańmy na razie w tym zaskoczeniu, ale tam jest jeszcze jeden slajd i on jest też ważny. To prawda? Co można powiedzieć o tym momencie? To jest... Kolejny paradoks. Kolejny paradoks, dlatego że w momencie, kiedy Anna
leci do Smoleńska w Gdańsku. Jej wnuk i jej syn są w salonie samochodowym i kupują dla Piotra, czyli wnuka Anny, taki bardzo ważny moment w życiu jego, kupują pierwszy nowy samochód. On na ten samochód dostał pieniądze od babci. Babcia mu sfinansowała kupno Daci, on marzył o tym, żeby zostać taksówkarzem. Babcia wyłożyła mu całą sumę. Umówili się, że on ten samochód kupi i że wieczorem 10 kwietnia przyjedzie po nią do Warszawy i zabierze ją z lotniska. Jeszcze tego roku planowali wspólny wyjazd na Ukrainę, do rodzeństwa Anny. Może jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że Anna znalazła się na pokładzie tego samolotu, co za ironia, ze względu na Lecha Wałęsę, który 3 dni wcześniej towarzyszył Tuskowi w podobnej uroczystości. W Polsce zaczynała się kampania przedwyborcza, prezydencka. Obydwaj politycy traktowali wylot do Smoleńska jako taki początek tej kampanii. Skoro Tusk ma Wałęsę, to ja muszę mieć Annę. Czy tak powiedział Lech Kaczyński? Niekoniecznie, ale jego otoczenie zrobiło wszystko, żeby ona na pokładzie tego samolotu była. Poproszę jeszcze ostatni slajd, ale tutaj na razie może nie komentujmy, bo to jest dość istotne w kontekście tego, co Państwo robicie, w jakim momencie o tym rozmawiamy, w jakim roku. I ja myślę, że to jest też dobry moment, żebyśmy poprosili naszą widownię o zadawanie pytań, do czego serdecznie zachęcam, więc gdyby ktoś z Państwa chciał zadać jakieś pytanie, to przekażemy mikrofon na salę. Nikt się nie odważy, proszę Państwa. Dużo jest takich wątków, o których my nie rozmawialiśmy. Myślę, że postać pani Anny Walentyrowicz jest, pomimo tego, że opisana i udokumentowana, to jednak są pewne obszary, o których warto rozmawiać, także zachęcam, śmiele. Ja się poczekam na książkę. Bo jeżeli nie, to ja mam jeszcze oczywiście w zanadrzu jakieś przynajmniej, jeśli nie pytania, to komentarze. Czy ktoś z Państwa jest? Może ja. Bardzo proszę. Może to jest panu, bo... ale nagrywamy, także może... A to nie tylko tak. Zauważyłam po prostu, że postać Anny Walentynowicz jest tak pomijana w ogóle. Nie wiem, może dlatego, że nie mam telewizji, ale w radiu nie słyszałam, żeby ona była jakoś tak naprawdę wyróżniana też, a bardzo dużo zrobiła radu, prawda? Bardzo dużo. Przecież to dzięki niej też stocznia stanęła, prawda? Nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast ja nie wiem, czy to, że Anna Walentynowicz jest pomijana, to jest aktualne. Ja tak zauważyłam. Ja zauważyłam. Aktualne teraz. Anna Walentynowicz dziś jest i bohaterką wielu publikacji. Jest wymieniana jednym tchem. Dużo się dzieje. Kończy się właśnie rok Anny Walentynowicz. Trudno powiedzieć, że Anny Walentynowicz jest mało dzisiaj. Owszem, zgodzę się z panią, że był okres po 1989 roku, gdy o Annie było bardzo mało. To wynikało z tej prostej przyczyny, że Anna Walentynowicz w 1989 roku postawiła się na marginesie polskiej polityki. Czy postawiła, czy została wypchnięta? Jedni oceniają tak, inni oceniają inaczej. I wtedy rzeczywiście przez wiele lat o Annie niewiele było słychać. Polska polityka miała wtedy zupełnie inne tempo, zupełnie inne pytania, tematy. Anna wtedy zniknęła, ale wróciła moim zdaniem. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bo to, o czym Pani powiedziała, czy ta Pani taka refleksja, spostrzeżenie, ona się w jakimś stopniu pokrywa również ze spostrzeżeniem, ale poczynionym blisko 10 lat temu przez autora biografii Anny Walentynowicz, profesora Sławomira Cęckiewicza, który kończąc tą książkę, a moment publikacji zbiegł się z, no niemalże z katastrofą, tak, napisał coś takiego. Ja tutaj pozwoliłam sobie dokonać pewnych skrótów, ale myślę, że nie zmanipuluje tego, co napisał. Mogła być boginią salonów. Mogła być bogata, mieć własny dom, służbę, opiekę medyczną. Ale ta skromna kobieta odrzuciła wszystkie zaszczyty z iście arystokratycznym poczuciem wyższości. No i o ile co do tej skromności, to myślę, że chyba, bo ona tak jest, ona została trochę odarta z tej.
tej kobiecości. Mówimy o niej, mała kobieta, kobieta w okularach, skromna pani, zawsze przyczesane włosy, no raczej nie zwracająca na siebie uwagi, przynajmniej w takim przekazie utrwalonym. I czy państwa spostrzeżenie też jest taka, że ona rzeczywiście te wszystkie zaszczyty odrzucała? Czy, tak sobie pozwolę na prowokację, nie było tak, że właśnie fakt, że tych zaszczytów była w którymś momencie pozbawiona, a jest to chyba jednak bezdyskusyjne po tym 89 roku, czy to też nie było zarzewiem właśnie tych złych jakichś emocji, tych konfliktów, które ciągle narastały i takiego no braku właśnie zauważenia publicznego? Trochę zagmatwałam. Nie, ja rozumiem to pytanie, ja się tylko zastanawiam, jak dyplomatycznie odpowiedzieć, nie? To znaczy... Przecież szczerze, bo jesteśmy non fiction. Dobrze, znaczy no... Anna Walentynowicz była człowiekiem, takim jak każdy z nas, i miała swoje potrzeby, miała swoje umiejętności. Na pewno przykro jej było, że Lech Wałęsa, przykro, no nie wiem czy przykro, ale na przykład Lech Wałęsa umiał zmonetaryzować swoją sytuację, tak? Równie dobrze dzisiaj można to powiedzieć o wielu osobach. Jeden umie zmonetaryzować swoje umiejętności, jeden nie umie. Ja bym nie nadużywał sytuacji, że żyła w nędzy, albo że odrzuciła, albo że mogła mieć, bo to nie było takie proste, tak? Nikt jej nie ofiarowywał milionów dolarów w łatwej do wyniesienia torbie. Po prostu nie wykazała się jakimś wielkim sprytem w pozyskiwaniu dóbr materialnych, ale nie żyła też w nędzy, nie można tego tak powiedzieć. Mi się wydaje, że owszem były takie trudności, no był moment transformacji, tak? Jeżeli tematem jest transformacja, transformacja była ciężka pod względem ekonomicznym dla milionów Polaków. Dla niej również, prawda? Dla niej również, tak? Ona będąc na marginesie tego życia politycznego miała trudniej od pozostałych od kolegów, nie? Czy to ją bolało? Bolało. No, mnie też boli czasami, jak jakiś kolega wyda książkę, ona się dramatycznie dobrze sprzeda i on zarobi miliony, a ta książka jest do niczego, proszę Państwa. Do niczego. A Pani Dorota, Pani jak myśli? Czy to tak? Nie no, zastanawiam się. No, się zgadzam z Markiem, że tutaj no... czy my się staramy nie... nie przypisywać Annie nadprzyrodzonych cech, tak? To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ona pewnych jakby sytuacji nie mogła, nie spożytkowała, nie wyniosła z tego coś takiego konkretnego typu sława, pieniądze, zaszczyty i tak dalej, to również przez swój charakter, tak? To, że powstawały o niej filmy, z których ona nie była zadowolona. To, że różni twórcy chcieli się z nią spotykać i to jest coś, o czym nie powiedzieliśmy. Po 80 roku polska inteligencja była zachwycona robotnikami. To było po prostu coś nieprawdopodobnego. To była miłość od pierwszego wejrzenia. A Anną szczególnie. O Annie Walentynowicz najbardziej poruszający reportaż, jaki czytałam, napisała Hanna Kral. Tomasz Jastrząb. Ale czy on się ukazał wtedy? On się został zdjęty z polityki, no ale ukazał się w Tygodniku Powszechnym. W 81 roku, na początku 81 roku. Na podstawie tego reportażu w teatrze, na małej scenie Teatru Narodowego wystawiono sztukę. Hanny Kral zagrała Zofia Kucówna, najlepsza aktorka tamtych czasów. Anna Walentynowicz, powiedziałam jak? Hanna Kral. Hanna Kral była na widowni i obserwowała Annę. I wszystko nam opowiedziała. Tak. Andrzej Wajda kręci Człowieka z żelaza. Grają w nim również rolę Anna Walentynowicz i Lech Wałęsa. Tak? Są inni reżyserowie, którzy przyjeżdżają i kręcą filmy tylko o Annie. Także no, ona jakby... Czy... No, ale ja trochę specjalnie drążę ten temat. Ale ona nie miała... No, ale to była charakterna kobieta, no powiedzmy to, tak? To nie była osoba, z którą można było usiąść i tak sobie po prostu inteligencko podyskutować, rozszerzać horyzonty. Ona miała w sobie pewne zacięcie buntownicze, ale ona bardzo twardo stąpała po ziemi, taki, jaką ona ją widziała po prostu. Wydaje mi się, że była osobą dość zamkniętą na pewne fantasmagorie artystyczne, no tak to ujmę, tak? Może też dbała w sposób szczególny o swój wizerunek, dlatego
No Volker Schlendorf jak zrobił film, to absolutnie. Znaczy, tak? To jest ta, ona i Lech Wałęsa, Lech Wałęsa przede wszystkim, byli takimi pierwszymi, takimi celebrytami, tacy jak dzisiaj rodzą się w ciągu jednej nocy Big Brotherzy, nie? To znaczy wchodzą, weszli do stoczni jako anonimowi robotnicy w średnim wieku, a wyszli jako celebryci. Najbardziej rozpoznawalni ludzie w Polsce. Oczywiście Wałęsy dotyczy to w dużo większym stopniu, ale Anny też. Ale Wałęsa dał się ponieść, dosłownie. Oni byli jak Beatlesi. Oni byli jak Beatlesi. Przyjeżdżali na stadion do Konina, a tam 20 tysięcy osób wiwatuje, nie? No może trochę z tym Koninem przesadziłem, ale... Ale dzisiaj chyba też tak było właśnie, że tak... Tak, nie, no oni byli jak Beatlesi oni oczywiście, ich sytuacja obojga materialna się znacznie poprawiła. To nie jest tak, że Wałęsa, nie wiadomo ile pieniędzy mu tam wpadło do kieszeni. Wpadło, nie ma wątpliwości. Ale jej też. Jej też. To nie było tak, że... Znaczy jej mówi, że to coś złego w tym jest. Absolutnie nie ma. Ona dostawała, wyjeżdżała za granicę, dostawała diety, honoraria. Wtedy 10 dolarów to było więcej niż miesięczna pensja. Więc to nie było tak, że tylko Wałęsa, czy tylko... Oni wszyscy jakby troszeczkę lepiej materialnie stanęli na chwilę. Ale potem padli jak cała Polska. Właśnie, bo tu też gdzieś na tą legendę o takiej skromnej, biednej kobiecie wpłynęło na pewno ta transformacja 1989 roku. I to, że ona ma nieuregulowane sprawy emerytalne, to, że ta emerytura wyliczona na podstawie zarobków z 80 roku, a przypomnijmy, że przecież 80 rok to jest moment, kiedy ona jest wyrzucona z pracy, tak? Kiedy dużo słabiej zarabiała na początku tego roku i są te wszystkie perturbacje, więc ona chcąc podnieść tą emeryturę, no gdzieś musi, ale to też nie jest tak, że ona tam pracuje przez ileś lat, prawda, żeby... Ja myślę, że ona mogła mieć, przepraszam, że mówię, ona mogła na pewno mieć poczucie takiej ogromnej krzywdy, bo lata 80. Anna Walentynowicz, pani już wtedy po 60. spędziła w ośrodku internowania, w ciężkim więzieniu w Grudziądzu, naprawdę w ciężkich warunkach, tak, w celach z karoluchami zimnych, później w kolejnych aresztach i więzieniach. Ileś lat swojego życia ona rzeczywiście, no... To były ciężkie represje, które ją spotkały, tak? Było w sumie, nie wiem, tych opozycjonistów zadanych do więzień, to byli najczęściej mężczyźni. Ona była jedną z niewielu kobiet, które tak ciężko... Ja tylko przypomnę, że najpierw jest gołdapiat, czyli internowanie, wypuszczają ją, ale już w tym czasie jest przecież przygotowywany proces i to rzeczywiście... No, na kilka miesięcy po wypuszczeniu jest jak pani Dorota mówi, to nie było nic takiego zwyczajnego, żeby ludzie z opozycji byli po prostu później aresztowani i więzieni, a proces się odbył, wyrok został ogłoszone, a później poprzez swoją dalszą aktywność jakby odwieszony, prawda? I ona ponownie, zresztą jest choroba, która... Tak, nowotworowy, więc ona w tym 89 roku rzeczywiście może mieć takie poczucie krzywdy, tak? Ma jakąś bardzo niską emeryturę, wyliczoną na podstawie tego, jak ją zwolnili ze stoczni. Ciężkie lata za sobą i jakby w jej sytuacji nic się nie zmienia na lepsze. Jednocześnie widzi dawnych kolegów ze strajku, dawnych doradców strajkowych, Lecha Wałęsę, że oni uczestniczą w życiu politycznym, w ich życiu coś się dzieje, na pewno im się lepiej powodzi. No i proszę Państwa, mamy ten slajd, który właściwie może być dobrym takim momentem do podsumowania, do próby podsumowania. To się też wiąże z Pani tutaj refleksją a propos upamiętnienia, czy tego w jaki sposób publiczny Anna Walentynowicz jest upamiętniana. Czy Państwo prześledziliście na przykład ile szkół jest jej imienia, ile ulic nosi jej imię? Czy gdzieś w tą stronę też wyszliście jakby poza tą biografię do współczesności? Wie Pani co, znaleźliśmy pod tłuszczem aleję Anny Walentynowicz, która idzie przez las i mało kto chodzi tą ulicą. Wie Pani co, ja powiem Pani szczerze, że mi się wydaje, że to nie jest to takie ważne, ile szkół. Mi się wydaje, że ciekawe, znaczy mi się wydaje, ile osób będzie wiedziało, kim ona jest i co ona zrobiła. Może to jest ważniejsze.
No tak. Niby to samo, ale... No właśnie, ale jest pamięć i jest pamięć o pamięci. I teraz, jeżeli nie mamy takich materialnych czasami śladów tej pamięci... Ja jestem z pokolenia, które w czasie PRL-u chodziło na te wszystkie akademie szkolne i powiem, ja ich nienawidziłem. I wszystko, co tam mówili, to już wtedy wiedziałem, że jest na odwrót. I ja myślę, że dzisiaj na akademiach też wszystko jest na odwrót. Może tak, ale ja jednak będę tutaj takim adwokatem, no i chcę powiedzieć, że diabła, ale własnej instytucji, w której pracuję, która, czyli Instytut Pamięci Narodowej, który w jakimś momencie uruchomił taki program Patroni Naszych Ulic i Oddział Gdański wydał taką broszurę właśnie o Annie Walentynowicz, jak rozumiem, dedykowaną mieszkańcom. Jest Rondo, na pewno jest Rondo we Wrzeszczu jej imienia, myślę, że jakaś ulica skwer, też. To jest skwer. A we Wrocławiu też chyba coś jest, taką znalazłam informację, że to się dzieje. Na pewno jest tablica upamiętniająca budynek przy Grunwaldzkiej. I ja tak sobie myślę chyba, że z punktu widzenia też matki, która ma dzieci i chciałabym, żeby dzieci wiedziały, przy jakiej ulicy mieszkają, przy jakiej ulicy znajduje się ich budynek szkolny, żeby ta pamięć małej ojczyzny w tym wypadku, tak? Bo tak sobie myślę, to gdzieś z czegoś tam się tworzy, właśnie z tych zapamiętanych, czasami zupełnie bezrefleksyjnie, na zasadzie kliszy, nazw uliczek. Później to sobie odtwarzamy, nie zastanawiając się, a kim był tam ten czy tamta. Ale może to jednak może być jakimś drogowskazem, jakimś punktem. Mamy nawet tramwaj imienia Anny Walentynowicz. No właśnie. Ja się będę upierał. Żeby człowieka zapamiętać, ten człowiek musi mieć dobrą historię. Anna Walentynowicz ma dobrą historię. Jest ukraińską dziewczynką, która uciekła w trakcie rzezi wołyńskiej do Polski, przyjęła polską tożsamość, stała się polską bohaterką narodową. Nikt na to nigdy nie wpadł. Na Ukrainie, pytała pani o to na początku, na Ukrainie myślę, że bardzo chcą, żeby Anna Walentynowicz była polską, ukraińską bohaterką. I oni tego oczekują. No to jest wspaniałe, bo tak, bo postać na bohaterkę, właśnie, tak. Na bohaterkę. Oni myślą sobie, że oni sami walczyli z komunizmem bardzo dużo i teraz się okazuje, że mają taką bohaterkę walki z komunizmem, która osiągnęła bardzo dużo i nawet oni o tym nie wiedzieli, że ona jest Ukrainką, więc ja bardzo bym chciał im życzyć trochę Anny Walentynowicz. To chyba pokazało nam, że zainteresowanie naszą wizytą było rzeczywiście duże. Myśmy spotkali mnóstwo osób, które chciało nam pomóc, które wiedziało, kim jest Anna Walentynowicz, i historyków, i dziennikarzy, i jakichś działaczy, którzy rzeczywiście... No widać, że tam ta historia żyje. No i Anna, proszę Państwa, będzie żyła na pewno też dzięki Wam. Dzięki książce, którą mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli przeczytać. I tak na koniec chciałabym się zapytać właśnie o termin spodziewany publikacji, o tytuł publikacji. No wiemy, że wydawnictwo Znak. No i czy Państwo przewidujecie jakieś tournée w związku z tym? No to może wydawnictwo przewidzi. Paryż, Londyn, Szczecin. Barcelona jeszcze. Już umiędzynarodowiliście panią Annę Walentynowicz, więc chyba warto. Książka ma się ukazać, prawdopodobnie ukaże się na wiosnę przyszłego roku. Roboczy tytuł, który mamy. Nie mamy pojęcia, czy to będzie tytuł, który rzeczywiście, pod którym się ta biografia ukaże. Mi się bardzo podoba ten tytuł, to jest Anna szuka raju. Znaczy on ma sens, tylko on ma bardzo dużo sensu, nie? Bo to tak trochę pokazuje jej taką wieczne, może nawet takie lekkie niezadowolenie, że zaraz, to nie może tak być, tak? To trzeba coś z tym zrobić. Szuka, wędruje, nie? Trochę też po tym świecie. Ja się po prostu boję, że on jest spokojny. Państwo mieli pomysł na jakiś taki mniej spokojny tytuł, to Marek przyjmuje. Wściekłość. No to proszę Państwa... Może to mi się tłumaczy, rage. Mi pozostaje tylko bardzo podziękować za rozmowę. Mam nadzieję, że dla Państwa była ona równie interesująca jak dla mnie. Czyli bardzo, bardzo dziękuję naszym gościom. Bardzo dziękujemy również naszym gospodarzom, czyli pani Ani Rutkowskiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Myślę, że to ogromne brawa.